Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje atrakcyjne pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego. Oferujemy pożyczki obrotowe, inwestycyjne i hipoteczne. Podlaski Fundusz Rozwoju to bezpieczny i zaufany partner, którego właścicielem w 100% jest Samorząd Województwa Podlaskiego. Wartość umów pożyczek przekroczyła już 35 milionów złotych. Ty możesz podpisać kolejną. Ponad 53 tysiące zakażeń w skali kraju, setki kolejnych zgonów. Rosnąca bardzo szybko liczba zakażeń w Podlaskiem dzisiaj przekroczyła 1250. W mieście również pojawiają się pierwsze przyrosty ilości zainfekowanych. W ostatniej dobie odnotowano na terenie Suwałk i powiatu ziemskiego blisko 50 dodatnich wyników testów. W mieście zmarły kolejne dwie osoby. Wiele wskazuje na to, że powoli, ale jednak piąta fala zbliża się do naszego regionu. Wzrost zakażeń odnotowano również w powiecie sejneńskim. Tam, według ostatnich danych, tylko w ostatniej dobie wskaźnik przekroczył 8 zakażeń na 10 tysięcy mieszkańców. Jeszcze wczoraj lokalne media donosiły o względnym spokoju w murach szpitala. Według relacji dyrektora placówki nie przebywało pacjentów zakażonych koronawirusem. W ciągu ostatnich 24 godzin liczba hospitalizowanych urosła z 23 do 40. Podczas dzisiejszej sesji najnowszej informacji o sytuacji epidemiologicznej przedstawili zarówno dyrektor szpitala, jak i powiatowa inspektor sanitarna. Zgodnie z decyzją wojewody szpital został zobowiązany do wydzielenia 95 łóżek pacjentom dedykowanych z jednostką chorobową COVID-19. W tym są stanowiska do intensywnej opieki medycznej, to jest 6 takich stanowisk. W okresie ostatniej fali zauważyliśmy bardzo duży wzrost hospitalizacji. Taki pik to był miesiąc listopad, gdzie hospitalizowaliśmy niemal 300 pacjentów. 300 pacjentów zostało objętych opieką szpitalną. Następnie zastąpił nieznaczny spadek w grudniu, bo to było tylko 190 pacjentów i od tego okresu nastąpiła powolny spadek ilości hospitalizacji. Jeszcze 2 dni temu hospitalizowanych było tylko 23 pacjentów. Widzimy od dnia wczorajszego znaczący wzrost, bo na dzień dzisiejszy już mamy 40 pacjentów wymagających opieki szpitalnej. Jak to będzie się kształtowało dalej, trudno na dzień dzisiejszy przewidzieć. Wojewoda Podlaski wprowadził pewne zmiany, jeżeli chodzi o organizację udzielania świadczeń szpitalnych w zakresie COVID-19, a mianowicie zostały zobowiązane wszystkie szpitale na terenie województwa do świadczenia tych usług w zakresie realizowanym przez dane szpitale. Na czym to polega? No, polega mianowicie na tym, że na każdym oddziale zostały wydzielone łóżka covidowe i ci pacjenci w obrębie naszego szpitala są zabezpieczani w miarę potrzeb. To jest taka główna zmiana, jaka została wprowadzona. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie personelu medycznego, tutaj jest też znaczna poprawa. Pozyskaliśmy nową kadrę lekarską. Wzmocniliśmy również zasoby pielęgniarskie, jeżeli chodzi o te oddziały, które świadczą tego typu usługi. W kulminacyjnym okresie mieliśmy wyłączonych 5 oddziałów. Dedykowaliśmy je tylko pacjentom covidowym. Wpłynęło to również na dostępność świadczeń innym pacjentom z innymi jednostkami chorobowymi. Teraz staramy się to nadrabiać. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie w środki ochrony osobistej, tutaj mamy
pełne zapasy, pełne normy są zabezpieczone. Jeżeli chodzi o instalację tlenową, tutaj też nastąpiła pewna modernizacja. Mamy w tej chwili zbiornik na tlen 11-tonowy. Zużycie na dzień dzisiejszy jest stosunkowo nieduże, bo w takim punkcie kulminacyjnym mieliśmy zużycie dobowe około 2,5 tony tlenu. Dzisiaj mamy to w granicach 800 kg. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie, sprzęt i aparaturę, tutaj mamy na wyposażeniu szpitala 34 respiratory. Szpital został również doposażony o aparaturę tak zwanego dużego przepływu. Mamy 12 takich aparatów, które wspomagają w sposób taki mniej inwazyjny proces, pomagają w oddychaniu naszych pacjentów. Czas hospitalizacji średni wydłużył się, bo w okresie grudnia on wynosił, mówimy o pacjentach covidowych, ponad 15 osobodni, czyli dość długi. I to jest taka analiza była przeprowadzona przez Narodowy Fundusz i przez wojewodę i to jest jeden z dłuższych okresów hospitalizacyjnych na terenie województwa w jednostkach szpitalnych. Z czego to wynika, no trudno powiedzieć, niemniej tak to wygląda. Jeżeli chodzi o szczepienia, no tutaj szpital uczestniczy w tym procesie. W okresie okresie covidowym wykonaliśmy w punkcie mobilnym, zostało pobranych ponad 10,5 tysiąca wymazów. Nasze laboratorium również uczestniczy w procesie potwierdzania i wykonaliśmy tutaj prawie 12 tysięcy testów PCR i prawie 15 tysięcy testów antygenowych. Rzeczywiście tutaj sytuacja się pogorszyła, jeżeli chodzi o czas wykonywania tych testów, a mianowicie wynika to z pewnych rozwiązań, które narzucił, które wymusiło życie, bo fundusz zmienił wycenę wykonywania tych testów z ceny 280 zł, ustanowił cenę 113 zł, gdzie sama wartość testu to 160 zł. Czyli szpital nie wykonuje pełnego zakresu wykonywanych wymazów. Nasze laboratoria wykonują tylko pacjentom szpitalnym, natomiast pozostałe wymazy są przekazywane do innych ośrodków. Tutaj są przekazywane do Białegostoku i stąd to wynika, bo w ogóle ilość wykonywanych testów, ilość laboratoriów wykonujących testy uległa zmniejszeniu. Część musiała się wycofać ze względów czysto finansowych. Natomiast jeżeli chodzi o potwierdzenie, czy u nas istnieje nowy wariant, bezsprzecznie na pewno tak. Chociaż my nie dysponujemy takimi danymi, bo tak szczegółowe badania są wykonywane wybiórczo i materiał jest przekazywany do ośrodków białostockich i tam jest to wykonywane. Natomiast wynik potwierdzający, czy akurat tego typu występuje wirus, nie dysponujemy takimi danymi. Dynamiczna sytuacja jest w całym kraju. U nas również był spokój na początku tego roku, koniec grudnia, początek tego roku, jeżeli to tak można powiedzieć, że to był spokój, średnio dziennie około 15 przypadków mieliśmy, potem ostatni tydzień do ostatniego tygodnia jeszcze było mniej, ale już od 17 stycznia systematycznie wzrasta liczba osób zakażonych. I tak, w tym roku od 1 stycznia do dnia dzisiejszego mamy w powiecie 468 nowych potwierdzonych przypadków. W tym 316 osób z miasta i 144 osoby to powiat ziemski. Zmarło już niestety 10 osób w tym roku, od 1 stycznia podaję. 6 osoby to są z Suwałk i
4 osoby z powiatów słowackich. Trudno powiedzieć, jak ta sytuacja będzie wyglądała dalej, ale wszystko wskazuje na to, że dynamicznie będzie się rozwijała, bo dzisiaj mamy w kraju 53 420 przypadków. W województwie podlaskim mamy 1259 przypadków, a dzisiaj w powiecie suwalskim 46, z tego 33 w Suwałkach. W porównaniu do dnia wczorajszego jest to 100% wzrost. Wczoraj mieliśmy 22 przypadki w powiecie suwalskim. W najbliższych tygodniach sytuacja będzie na pewno dynamiczna, chociaż tutaj minister zdrowia uspokaja, że to będzie pewnie ostatnia, przewidują, że to będzie ostatnia już fala, chociaż każda epidemia kiedyś się zaczyna i kiedyś się kończy. Wszystkie epidemie, także ta też się kiedyś skończy. Czy to rzeczywiście będzie piąta fala, będzie to ostatnio, to musimy jeszcze na to, dzisiaj nie udzielimy odpowiedzi. Ja jeszcze dodam do wypowiedzi, do zapytania w sprawie omikrona. Rzeczywiście szpital nie posiada takich danych, natomiast my posiadamy dane na temat omikrona. W piątek wpłynęły wyniki z sekwencjonowania. Na 6 pobranych prób dwie osoby miały potwierdzonego omikrona. To są osoby z Suwałk. Dzisiaj następna próba poszła do sekwencjonowania. To są próby pobrane od osób, które powróciły z zagranicy i po powrocie miały wykonany test, który dał wynik dodatni. To tak się u nas sytuacja przedstawia. Także w tej chwili mamy tylko dwa potwierdzone przypadki omikrona. I jeszcze tam inne próby są w trakcie badań, bo to badania raczej do wojewódzkiej stacji są wysyłane. Badania trwają co najmniej tydzień do 2 tygodni, także długo czekamy na wyniki. Także i tutaj, co dzisiaj pojechał wymaz jednej osoby, która powróciła z Afryki. Ogromna część covidowych pacjentów szpitala to osoby niezaszczepione. Wśród ogółu zainfekowanych pacjentów jest tu leczone jedno dziecko, dwie ciężarne kobiety. Wciąż zajęte są wszystkie stanowiska covidowe na OIOM-ie. Od początku pandemii w Suwałkach i powiecie ziemskim wykryto ponad 10 tysięcy zakażeń. W 2020 roku było ich 3205, w roku 2021 już 5753. W ciągu 25 dni bieżącego roku odnotowano 468 zakażonych, z czego 316 to mieszkańcy miasta, pozostałe 144 powiatu ziemskiego. Zmarło od początku roku 10 osób, w tym 6 z Suwałk. Ogółem od początku pandemii odnotowano 355 zgonów z powodu lub w związku z zakażeniem koronawirusem. 248 zmarłych to mieszkańcy miasta.